Zakup webinarów w pierwszej kolejności informacje, te, które są i dotyczą grup. W naszym przypadku będzie to Zespół Szkół Technicznych w Trzciance, Liceum Ogólnokształcące w Trzciance i Gimnazjum nr 1 w Trzciance. Tematy, które są ułożone, są to tematy, te, które wybraliście, te, z których i te, które opracowujecie. I teraz mam nadzieję, że żadne problemy związane chociażby z internetem nie będą nam tutaj doskwierały. Zaczniemy od pierwszego tematu. Pierwszy temat, grupa pierwsza, Zespół Szkół Technicznych w Trzciance. Bezpieczne strony internetowe, wyszukiwarki, narzędzia służące identyfikowaniu bezpiecznych stron w sieci internet. Tutaj trzeba rozpocząć od samych podstaw. Tymi podstawami jest chociażby zwrot przeglądarka internetowa i wyszukiwarka internetowa. Jeżeli mówimy o przeglądarkach internetowych, no to są przeglądarki, które mają za zadanie przeglądać zasoby sieci. Jednak, żeby je przeglądać, musimy mieć programik. Ten programik to jest na przykład Firefox, ten programik to jest na przykład Chrome, ten programik to jest na przykład Safari. Jest wiele różnych programików. Zapewne część z Was korzysta z takiego czegoś jak Internet Explorer, który zmienił nazwę, za chwileczkę będzie pewnie nowa nazwa. Inni korzystają z Opery, jeszcze inni korzystają z różnych przeglądarek. W materiale będzie możliwość zapoznania się z tymi przeglądarkami, także będziecie mieli możliwość prześledzenia, co można zaimplementować w przeglądarkę i z czego będzie można korzystać w ramach bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sieć. Natomiast wyszukiwarka, i tu nie należy mylić wyszukiwarki z przeglądarką, wyszukiwarka wyszukuje materiał, wyszukuje strony internetowe. Takimi wyszukiwarkami to jest na przykład Google. Takie wyszukiwarki to jest Yahoo. AOL to jest wyszukiwarka. MSN Windowsowy, Bing to są wyszukiwarki. I teraz różnica między jednym a drugim no jest podstawowa. Przeglądarka to jest program, który nas prowadzi po internecie, natomiast wyszukiwarka wyszukuje jako takich stron, wyszukuje zasobów, bo to nie tylko strony, ale na przykład mogą być serwery z jakimś oprogramowaniem, z różnego rodzaju rzeczami. Mam nadzieję, że ta różnica jest dość oczywista i od dnia dzisiejszego wszyscy będziemy wiedzieli, co to jest przeglądarka internetowa, a co to jest wyszukiwarka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, to z jednej strony musimy we właściwy sposób zabezpieczyć przeglądarkę, a z drugiej strony ta przeglądarka musi dać nam możliwość poinformowania nas o tym, że w internecie jest coś nie tak, że jakieś strony są niebezpieczne. Oczywiście firmy jak Google, czyli wyszukiwarki, one też w odpowiedni sposób indeksują strony, które mają zagrożenie, które są określane jako stronami zagrażającymi bezpieczeństwu. Jakimi? No na przykład te, które posiadają wirusy, na przykład nielegalne oprogramowanie, na przykład niezaufane strony. Tak więc tutaj przeglądarka różnica i wyszukiwarka internetowa różnica. Teraz na czym polega zachowanie bezpieczeństwa podczas wyszukiwania treści w internecie? Przede wszystkim musimy korzystać z narzędzi, które są albo, że się tak wyrażę, włożone, wciśnięte w przeglądarki, wciśnięte w wyszukiwarki, i wówczas mam pewność, że niewiele zasam różnego rodzaju wirusów, niewiele zasam różnego rodzaju programów, które mogłyby spowodować zniszczenie moich danych albo uszkodzenie nawet komputera. Te narzędzia z jednej strony są zaimplementowane w przeglądarki internetowe, ale także możemy dodać sobie. Jak włączyć lub wyłączyć takie narzędzia w przeglądarce internetowej? No na przykładzie Chrome, z której w większości zapewne korzystacie, wystarczy wejść po prawej stronie w narzędzia i w narzędziach zweryfikować, co tam jest wpisane. Jeżeli tam będzie na przykład jakieś rozszerzenie blokujące wyskakujące reklamy, możemy sobie na to pozwolić, żeby włączyć. Jak włączę, to wszystkie reklamy, które wyskakują nam, będą z automatu blokowane. Wszystkie programy, które są na przykład, mają za zadanie węszenia, czyli snyfery, one będą od razu blokowane. Teraz mówiłem o przeglądarce, jaką jest Chrome, ale inną przeglądarką na przykład jest Firefox. Firefox bardzo popularna przeglądarka. W oparciu o jej, że się tak wyrażę, silnik powstało kilka różnych odmian. W przypadku Firefoxa, ale także innych, dobrze byłoby, żebyście wiedzieli, co to znaczy add-ons. To jest nic innego jak dodatkowy program. Add-ons, możecie sobie cofnąć za chwileczkę, jeszcze raz usłyszeć tę nazwę, możecie sobie ją wpisać i możecie wziąć sobie ją
dołączyć do swojej przeglądarki. Do czego one służą? Do tego, żeby była możliwość blokowania nie tylko i wyłącznie reklam, nie tylko i wyłącznie stron, ale także, że będzie możliwość poinformowania mnie o tym, że tam, gdzie jest możliwość, to ja będę miał zaszyfrowane łącze, tam, gdzie nie ma możliwości, to będzie wymuszona inna droga do tego, żeby to łącze zaszyfrować, żeby było bezpieczne. Tak więc mam nadzieję, że te kilka informacji dla grupy pierwszej zespołu szkół w Trzciance kazanych i mam nadzieję, że spokojnie możecie sobie teraz w oparciu o to sami popracować nad tym, żeby uzupełnić przeglądarki. W materiałach potem otrzymacie jeszcze kilka programów, które załączyć można do przeglądarki, kilka programów, które będą służyły temu, ażeby to bezpieczeństwo w sieci wziąć i we właściwy sposób zachować. Wszystkie pytania, które będziecie chcieli zadać, możecie sobie wziąć i zapisać na czacie. Ja potem odpowiem. Nie ma tutaj do tej części prezentacji, ponieważ możecie sobie to odtworzyć i prześledzić, jakie wyrazy używałem, wujek Google, jak to często się mówi, i możemy sobie samemu sprawdzić. Materiały oczywiście będą załączone później, ale w formie papierowej, żeby było wygodniej, albo w formie elektronicznej w postaci chociażby tego multibooka. Grupa druga, liceum ogólnokształcące w Trzciance. Cyberprzestępczość. Jest to przygotowany materiał na poziomie właśnie liceum. Otóż, cyberprzestępczość macie za główny temat. Krajowe i międzynarodowe przepisy, które regulują kwestie odpowiedzialności karnej za przestępstwa z wykorzystaniem sieci. Przypominam sobie, że byłem na tym wykładzie. Wspólnie ustalaliśmy, jakie materiały można zaliczyć do tego, ażeby wykorzystać je właśnie w tym temacie. Tutaj przypomnę o kilku aktach prawnych. No niestety, będę posługiwał się cyferkami, będę posługiwał się artykułami, ale też postaram się posługiwać potocznymi określeniami do tych artykułów. Rozpocznijmy od artykułu 190a, paragraf 2. Podszywanie się pod inną osobę i fałszywe profile. Tak potocznie jest nazywany ten artykuł. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno podszywać się pod kogoś, nie wolno wykorzystywać danych osobowych, nie wolno podawać się za kogoś. Zwykle tworzenie fałszywych na przykład profili ma jakiś cel. Tym celem może być uzasadnione podejrzenie, że będzie to chociażby uzyskanie jakichś informacji. Informacji, które mogą kompromitować, uzyskanie informacji, które mogą na przykład wpłynąć na podejmowanie przez nas decyzji. Pamiętajcie o tym, że to, co wpisujemy w internet, to, co się pojawia w internecie, zostaje na zawsze. W związku z tym to, że dzisiaj jestem młody, jestem w liceum, jest w porządku, ale jeżeli na przykład za chwileczkę nie będziecie już w liceum, za chwileczkę będziecie nauczycielami, prezydentami, premierami, to informacje, które są zawarte, albo jeżeli ktoś się podszyje pod was, no to niestety te informacje wypływają skądś. Drugi artykuł, 202 kodeksu karnego, dotyczy treści pedofilskich. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby pomylić akurat ten artykuł i nie ma możliwości, żeby te materiały w jakikolwiek sposób pomylić, czy przez przypadek. Raczej chyba nie trzeba tutaj opisywać. Niemniej jednak, tu uwaga do wszystkich zainteresowanych. Chciałbym zauważyć, że na wielu forach na dzień dzisiejszy pojawiają się różnego rodzaju fotki, skąd koleżanka w szkole poniżej 16 roku życia, zdjęcie w szatni. Pamiętajcie, artykuł 202. Mówię tu szczególnie dla wszystkich tych, którzy już skończyli 18 lat i wszyscy ci, którzy w telefonach, może się tak zdarzyć, mogą mieć różnego rodzaju rzeczy tego typu przez przypadek, bo liczę, że celowo takich nie mają. Artykuł 256 kodeksu karnego, ekstremizm polityczny, celowo go zostawiłem, ponieważ tutaj mamy treści faszystowskie też między innymi, ale chciałbym zauważyć, że artykuł ten ściśle dotyczy między innymi zachowań związanych ze wszystkim tym, co na dzień dzisiejszy dzieje się wokół nas. Wokół nas, czyli różnego rodzaju na przykład wystąpienia przeciwko innym religiom i tak dalej. Artykuł 267, paragraf pierwszy, nieuprawnione uzyskiwanie informacji, tak zwany hacking, czyli hakowanie na przykład komputerów, hakowanie różnego rodzaju baz danych, hakowanie
samego sprzętu w celu uzyskania różnego rodzaju korzyści. Zwykle są to korzyści oczywiście finansowe. Kolejny artykuł to jest artykuł 267, paragraf 2. Podsłuch komputerowy, tak zwany sniffing. Odpowiedni program, odpowiednio zaaplikowany i odpowiednio zmodyfikowany, może bez Waszej wiedzy spokojnie spełniać rolę tego mikrofonu. Tak jak ja teraz mówię przez mikrofon, tak samo ten program może spowodować, że też będzie możliwość uzyskiwania informacji z Waszego komputera i rozgłaszania informacji w koło. Artykuł 269, paragraf 1 i 2, tak zwany sabotaż komputerowy. No tu chyba nie trzeba tłumaczyć. Kolejny artykuł 269a kodeksu karnego. Rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking, czyli łamanie zabezpieczeń różnego rodzaju oprogramowania mające na celu uzyskanie pełnych możliwości danego programu. Jeżeli program jest zabezpieczony w odpowiedni sposób, to ten program jest płatny i w związku z tym wykupuje się licencję, i w związku z tym jest możliwość wykorzystania, i w związku z tym nie ma możliwości skrakowania tego programu. Jeżeli program jest skrakowany, to wtedy ten program zapewne znajdzie się na różnego rodzaju forach, gdzie można będzie darmowo sobie go wziąć i ściągnąć. Jeżeli darmowo ściągasz program, który jest skrakowany, no to wiadomo, że będziemy korzystali tutaj też z różnego rodzaju innych narzędzi. Te narzędzia są nielegalne i oczywiście, jak widzicie, jest odpowiedni artykuł. Artykuł 269b kodeksu karnego. Ten artykuł on jest nazwany często jako narzędzia hakerskie. To jest nic innego jak przygotowywanie lub sprzedawanie narzędzi, które służą do tego, żeby można było w odpowiedni sposób zhakować różne rzeczy. Nie tylko komputer, ale także telefony komórkowe, ale także konsole różnego rodzaju. Przykładem może być, macie dostęp do PSP, na przykład, gdzie na PSP podczas wykorzystywania pewnej luki programowej można odpowiednio zmodyfikowaną baterią, że się tak wyrażę, złamać system i tym samym wgrywać nielegalnie gry, które nie są już na dyskach, tylko z pamięci. W związku z tym uwaga też na ten artykuł 269b kodeksu karnego. Kolejny artykuł jest to artykuł 286 i zarazem, jeżeli chodzi o artykuły, to już skończę, pozwolę sobie skończyć, żebyście za bardzo się nie zmęczyli. Artykuł 286 KK, oszustwo popełniane za pośrednictwem internetu. Te oszustwa możecie sobie chyba sami domyślicie, jakiego typu są, czyli wystawianie różnego rodzaju rzeczy, wystawianie różnego rodzaju obiektów, czy to na OLX-ie, czy na przykład na Allegro, czy na innych różnego rodzaju portalach, gdzie możecie te rzeczy sprzedać. Oczywiście możecie sprzedać, jednak wystawiacie tylko i wyłącznie zamiar sprzedaży, a samej rzeczy jako takiej nie ma. Podstawowym aktem prawnym, na którym się opiera ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w Polsce, czyli tu już z innej beczki, które w ramach zwalczania przestępczości gospodarczej wchodzą w szeroko rozumianą przestępczość komputerową, jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami o prawach autorskich i prawach pokrewnych. To jest drugi akt, który po kodeksie karnym w odpowiedni sposób określa możliwość wykorzystania odpowiednich rzeczy. Kolejny akt prawny będzie to ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku, z późniejszymi zmianami oczywiście, kodeks postępowania cywilnego. Kolejny akt będzie to ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kolejna ustawa z dnia 6 czerwca 1997, kodeks karny z późniejszymi zmianami oczywiście, bardzo dużymi zmianami. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych. Teraz można byłoby jeszcze mnóstwo tych ustaw, jednak mamy do czynienia tutaj jeszcze z jednym takim bardzo głośnym, znanym aktem w kontekście międzynarodowym. Tutaj należałoby zwrócić uwagę na podstawowy akt, jakim jest Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości. Ona została sporządzona w Budapeszcie 23 listopada 2001 roku. 2001 roku, czyli 15 lat temu. Mimo tego, że ta cyberprzestępczość jako taka, to do dnia dzisiejszego mnóstwo rzeczy zmieniło się. Tak więc, jak widzicie, tych artykułów z kodeksu karnego pozwoliłem sobie zacytować, natomiast macie bardzo dużo innych artykułów z innych ustaw, które także dotyczą
właśnie wszystkiego, co jest związane z cyberprzestępczością, z tymi przepisami, które regulują kwestię odpowiedzialności karnej. Teraz kwestia odpowiedzialności karnej, ale my możemy jeszcze odpowiadać nie tylko karnie, ale także finansowo. No i tutaj prawo autorskie. Kiedy, jak, gdzie? W szczególności tutaj należałoby wymienić wykonywanie takich czynności, które prowadzi do tego, ażeby nie trzeba było wnosić żadnych opłat za oprogramowanie komercyjne. Dlaczego? Dlatego, że na przykład są różnego rodzaju tak zwane seriale, gdzie można wygenerować numer seryjny, są różnego rodzaju keygeny, są różnego rodzaju kraki, które powodują, że dany program staje się legalny, ale on jest tylko pozornie legalny. I tutaj mówię o wielu programach i o różnym sprzęcie. Ponieważ mamy z jednej strony telefony komórkowe, a z drugiej strony możemy mieć nawigacje satelitarne, gdzie oprogramowanie jako takie może być łamane różnego rodzaju krakami, może być keygenami, czyli generowanie klucza, no i tym samym coś, co jest płatne, staje się darmowe i dostępne jest w różnych miejscach. Łamanie zabezpieczeń natomiast będzie to wszystko to, co jest, to, co będzie dotyczyło włamań na przykład na cudze konta, konta pocztowe, konta w serwisach na przykład Facebook, Allegro, eBay, sprzedaż za pośrednictwem tych właśnie serwisów aukcyjnych albo ogłoszenia typu OLX, tablica dawniejsza, gdzie mamy przedmioty wystawione, a tak naprawdę tych przedmiotów nie ma, wystarczy tylko przelew. Na to chciałbym zwrócić uwagę i tutaj też proszę, żebyście sobie wzięli i w ramach tego tematu, który jest w Waszym przypadku, cyberprzestępczość, żebyście sobie tam wprowadzili. No i ostatni, grupa trzecia, gimnazjum numer 1 w Trzciance, portale społecznościowe, zagrożenia płynące z danych publikowanych w sieci. W pierwszej kolejności zagrożenia wynikają z tego, iż w sieci bardzo dużo informacji jest informacją, która ma na celu publikowanie wizerunku, waszego wizerunku. Robicie sobie zdjęcia w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. Należy pamiętać o tym, że jeżeli mam ten portal społecznościowy, to po pierwsze, wszyscy wkoło wiedzą, jak wyglądam, wszyscy wkoło wiedzą, gdzie mieszkam, dlaczego, bo się chwaliłem, wszyscy wkoło wiedzą, jakiego pupila mam, wszyscy wkoło wiedzą, gdzie, co, jak. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem już wcześniej, za chwileczkę będziecie w różnych szkołach, za chwileczkę będziecie, tak jak powiedziałem, prezydentami, być może za chwileczkę będziecie politykami innymi, te informacje są nieusuwalne. Co z tego, że ja usunę ze swojego profilu, skoro w tym samym czasie zostało udostępnione z mojego profilu na 10-15 profilach? Rozchodzi się. Nie ma sposobu na to, żeby usunąć. Kolejne publikowanie dokumentów tożsamości. Część z Was już jest w wieku 18 lat, część z Was jest za chwileczkę 18 lat, część z Was jeszcze poczeka. Niemniej jednak cieszę się, będziecie mieli dowody osobiste, prawa jazdy nowe, świeże. Pochwalmy się. Pochwalisz się w internecie? Nie ma najmniejszego problemu. Tylko pamiętajcie, że wykorzystanie w celu przejęcia tożsamości, na przykład poprzez zakładanie kont w bankach, oparte jest właśnie na wykorzystaniu różnego rodzaju tego typu dokumentów, tożsamości, które wypublikujecie, bo cieszycie się z tego, że mam nowy dowód osobisty, nowe prawo jazdy. Tutaj, jeżeli chodzi o zakładanie kont w bankach, mamy tą tożsamość swoją, którą powinniśmy w jakiś tam sposób strzec, dlatego przestrzegam i proszę, żeby też zawrzeć te informacje. Często bywa tak, że na portalach publikujemy różnego rodzaju dane wrażliwe. Dzielimy się tymi danymi. Niemniej jednak te dane powinny jednak zostać ujawnione tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, a nie wszystkim. Dlaczego? Tak jak poprzednio. One mogą służyć na przykład do wyłudzeń, one mogą służyć na przykład do szantażu, one mogą służyć do różnych rzeczy. Kolejna rzecz, która idzie za tym, co publikujemy na różnego rodzaju portalach. Mamy otwieranie kont na portalach aukcyjnych. Takie konta są otwierane jak najbardziej. Jeżeli przejmę tożsamość w oparciu o na przykład dowód osobisty, jeżeli będę mógł się tym dowodem okazać, mam skan dowodu, założyć konto, to wówczas jest mały problem. Problem będzie polegał na tym, że jestem jako osoba. I teraz na portalu społecznościowym z jednej strony, a z drugiej na aukcyjnym jestem kontem. Te konta mogą być sprzedawane. Te konta mogą być wykorzystywane właśnie do sprzedawania różnego rodzaju rzeczy. Teraz sprzedawanie na tych kontach odbywa się w bardzo podobnym tonie, a mianowicie na samym początku sprzedaję jakieś małe, drobne, nie wiem,
do ładowania do telefonu, potem coraz większe. Potem na przykład sprzedaję jakieś wielkie telewizory i oczywiście nie mam zamiaru ich sprzedawać, tak? Konto tak i tak jest fałszywe. Dokument, na który powołałem się podczas zakładania tego konta, też jest fałszywy. Nie jest fałszywy, jest prawdziwy, jednak należy do kogoś innego, czyli ta tożsamość jest czyjaś. A teraz, skoro mam te dane, to może sprzedam sobie telefon, który kosztuje za 2000. Ja go będę sprzedawał za 1000. Jak myślicie, ile osób będzie chętnych do tego, żeby ten telefon zakupić? A wydaje mi się właśnie, że bardzo dużo. Podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia różnego rodzaju świadczeń. Jakich świadczeń? Nie tylko materialnych. Niematerialnych także. Udostępnianie informacji dla innych w grupie, które mogą prowadzić do ośmieszenia. I to jest w przypadku szkół bardzo takie typowe, gdzie dzisiaj kolegujemy się, dzisiaj się lubimy, natomiast za chwileczkę to się rozsypuje, zdjęcia jakieś zostają, jakieś SMS-y zostają, jakieś maile zostają, snapy jakieś zostają, zrzuty ekranu porobione, no i w tym momencie bierzemy i przekazujemy dalej, właśnie w celu ośmieszenia. Okej, okay, to było na tyle, bo wydaje mi się, że tak i tak bardzo długo mówiłem. Wiem, że zostanie ten materiał podzielony. Każdy z Was będzie miał swoją część, będziecie mogli odsłuchać i tym samym będziecie mogli wziąć sobie, skorzystać z jeszcze jednego odtworzenia i ustalenia na przykład, jakie wyrazy stosowałem, co robiłem, o czym mówiłem. Wówczas będziecie mogli sobie sami korzystać z tego czegoś. Ja dziękuję i teraz moje pytanie. Czy są jakieś pytania? Jeżeli są jakieś pytania, to